Kochani, tak wygląda osoba, która wymyśla, która żyje moim życiem od miesięcy, która ma obsesję na moim punkcie, która jak tylko zobaczyła ostatnia sytuacja, to jest w ogóle kolega dramy Alert, czyli mojej stalkerki, Diany. I on, słuchajcie, ostatnio jak tylko zobaczył, że na powierzchni jest jakaś relacja między mną a kimś, od razu tego kogoś próbuje, znaczy sprowokował wiadomości, że tam się dogadują na seks, że na to i w ogóle i mi to wysyła od razu, żeby wzbudzić we mnie jakąś zazdrość, żeby wzbudzić, żeby tamtą osobę wkopać i tak dalej, no nieważne po prostu, bo moja relacja z kimś to jest moja relacja z kimś, ale wpierdalanie się w czyjeś relacje to jest największe skurwysyństwo, co można zrobić. Nikt na ciebie by nie spojrzał, nikogo byś nie, a szczególnie osoby, o której mowa, nawet byś nie podniecił, więc odpierdol się i nie wymyśl. Kochani, a tak wygląda osoba, która kręci, mąci, która zadała się z obsesji po prostu, jeśli chodzi o Rafaela, ale z obsesji z jej byłym znajomym, z moim obecnym czy byłym, nieważne, po prostu z naszym wspólnym znajomym, tylko po to, żeby mieć wstęp do, jakikolwiek do jej życia, kręci, robi jej podgórkę, jakieś numery po prostu powstawiał jej, kiedy musiała zmieniać numer czy coś tam i to wszystko poszło oczywiście na mnie. Ja mam dość po prostu takich zdjęć, którzy się do mnie przypierdalają, którzy mącą, kręcą. To nie jest ani mój kolega, to jest jej fan. I mam dość takich po prostu ludzi, mam dość. Mam dość jej w ogóle tematu Rafalala, jej znajomych, jej jakichś dawnych kolegów. Ja nie chcę, żeby ci ludzie, czemu ci ludzie się do mnie przypierdalają i dlaczego chcą wejść tak bardzo do mojego życia? Dzisiaj dziękuję, przecież już zawsze byłeś tam, dlatego dziękuję. Zapamiętam każdy dzień. Dzisiaj dziękuję. Czas ostudził dawne dni, dlatego dziękuję. Dopiero teraz jest mi tak. Szygalski, ten grzyb ma większego napleta niż ten.